No dobra, no to zaczynamy coś, na co pewnie nasi kibice bardzo czekali, czyli powrót do wywiadów. Jesteśmy w pierwszym odcinku Toyotą po Bydgoszczy. Moim gościem jest trener, pierwszy trener Enea Bramczyka Storii Bydgoszcz Krzysztof Szubarga, 59-krotny reprezentant Polski, mistrz Polski z 2011 roku, wicemistrz Polski z 2010 roku, brązowy medalista z 2019 roku, zdobywca Superpucharu Polski z 2010 roku. Można wymieniać dalej, na przykład najlepszy zawodnik PLK, MVP pierwszej ligi, lider strzelców. Także trochę tego jest, trenerze. Witam serdecznie. No troszkę jest, teraz mi tak uświadomiłaś, czytając gdzieś te moje osiągnięcia, na pewno miłe wspomnienia. Ale jednak to jest dopiero drugi sezon jako trener. Też fajny, myślę, debiut jako trener w Suzuki Jarka Gdynia. 10 miejsce w zeszłym sezonie, 10 miejsce jako debiutant w Ekstraklasie, gdzie tak naprawdę pamiętam na początku sezonu, to trochę was tam eksperci pchali w to, że będzie walka o utrzymanie, ale 10 miejsce uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Jak na to, co się w zeszłym sezonie jakby działo, bo to była bardzo wyrównana liga. Na pewno tak, no to było duże wyzwanie dla mnie. Pierwszy sezon w roli głównego trenera zespołu ekstraklasowego. Gdzieś na początku przy budowie zespołu mieliśmy ograniczony budżet, czy nie mieliśmy cały czas ograniczony budżet, tylko ten budżet na początku był dużo, dużo mniejszy niż później, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na podpisanie Jamesa Florensa, a myślę, że każdy kibic wie, jaki to jest wartościowy zawodnik. I to nam na pewno też ułatwiło, można powiedzieć, dość spokojne utrzymanie. Na pewno w tym sezonie gdzieś kontuzje troszeczkę nam pokrzyżowały plany. Bo rozpoczęliśmy sezon bardzo dobrze, od rezultatu 4-1. To trochę jak w tym sezonie. Podobnie jak w tym sezonie, tylko ten sezon potoczy się inaczej. I gdzieś kontuzja w meczu derbowym z Treflem Sopot, właśnie wspomnianego Jamesa, troszeczkę nam pokrzyżowała plany i później mieliśmy troszeczkę problemów z rzuceniem na odpowiednie tory. Ale jako cały sezon, ja uważam, że na ten zestaw zawodników, który mieliśmy, zrobiliśmy dobrą robotę. Także myślę, że tutaj pod tym kątem na pewno jestem zadowolony, że udało mi się spokojnie utrzymać zespół. Dobra, że do tematu jakby bycia trenerem chciałbym później wrócić, bo no niecodziennie mam szansę rozmawiać tak naprawdę z legendą polskiego basketu, bo myślę, że można spokojnie tak nazwać Ciebie po tym, co wcześniej wspominałam odnośnie osiągnięć. No i też jesteś właśnie doświadczonym reprezentantem Polski. Jak się czułeś właśnie dostając powołania do kadry? Tak jak każdy mówi, że to jest coś niesamowitego, grając z orzełkiem na piersi, reprezentowałeś Polskę tyle razy. I tak naprawdę zawsze byłeś taką ostoją spokoju, myślę, jakby jako zawodnik tej reprezentacji. Więc jak to było grać? Z tą ostoją spokoju to nie wiem do końca. Co się bardziej mi Na pewno, to jak powiedziałeś, no to jest coś niesamowitego. Myślę, że każdy sportowiec, czy to piłkarz, siatkarz, gdy dostaje powołanie do reprezentacji, to jest dla niego bardzo duże wydarzenie. Także no, pierwsze powołania do kadry seniorów było coś niesamowitego. Pamiętam jedno z tych takich pierwszych zgrupowań. Spotkaliśmy się we Wrocławku jeszcze przed przyjazdem tych zawodników już doświadczonych, którzy w kadrze występowali kilka lat. Młodzi zawodnicy, było nas chyba 6 czy 8 zawodników już te parę dni. Z 5-6 dni przed tym zgrupowaniem już trenowaliśmy we Wrocławku i wtedy gdzieś tam to poznałem słynne treningi trenera Ullepa, gdzie tak naprawdę do łatwych nie należały, i
i gdzieś tutaj ten taki pierwszy sygnał tych takich ciężkich treningów, jak trzeba trenować, żeby dobrze się prezentować, żeby podnosić swoje umiejętności, już na tej kadrze od razu poczułem. Tym bardziej, że jak trenowaliśmy, to każdy z tych chłopaków gdzieś walczył o to, żeby w tej kadrze zostać, więc zaangażowanie było zawsze na 200%, a poza tym gdzieś ten ulew, nawet jak komuś gdzieś ta koncentracja spadała, to na to nie pozwolił. Odnośnie o stoi spokoju, to bardziej mi chodziło też o to, że zawsze można, myślę, na Ciebie było liczyć. W sensie, wiadomo, że początki w kadrze zawsze są trudne, ale jednak później, jak już byłeś bardziej doświadczonym zawodnikiem, no to nie mówię właśnie o tym, że byłeś spokojny jako zawodnik, bo myślę, że łatwiej było grać z Tobą niż przeciwko Tobie. I myślę, że tak by każdy powiedział, kto grał przeciwko Tobie. Także jeszcze wracając właśnie do trenera Urlepa, bo też byłeś jego zawodnikiem na kadrze, grałeś z nim jako zawodnik, a rok temu właśnie przytrafiło Ci się grać jako trener przeciwko trenerowi. Jak to było? No na pewno takie dziwne uczucie, bo gdzieś wychowany na koszykówce, gdzie ten Urlep jeszcze był trenerem Śląska, czy później Anwilu. Zawsze gdzieś śledziłem tą koszykówkę, później grałem w kadrze u trenera Urlepa, później wielokrotnie jako zawodnik innych klubów przeciwko i w tamtym sezonie spotkaliśmy się naprzeciwko na ławkach trenerskich. Także na pewno to było duże wyzwanie. Pamiętam, że tego spotkania nie udało nam się wygrać, ale nawiązaliśmy walkę z mistrzem Polski. Przegraliśmy bodajże, jak dobrze pamiętam, 7 punktami, a tak naprawdę mieliśmy mecz do końca, nawet mogliśmy wygrać. Niestety nie udało się, ale na pewno też to było gdzieś następne doświadczenie. No i grałeś też nie jeden mecz przeciwko Astorii. W zeszłym sezonie zwycięstwo i porażka z naszą drużyną. Zwycięstwo w Bydgoszczy, które w sumie po pierwszej połowie wydawało się niemożliwe. A później przyjechaliśmy do Was z nowym trenerem i udało nam się wygrać. Jednak jakby chciałbym przywrócić mecz przeciwko Astorii na Łuczniczce, który na pewno nasi starsi kibice pamiętają i to Cię chyba nie lubią, w sensie nie lubili przynajmniej wtedy. Przyjechaliście z Notecią w 8 osób, z czego w sumie 2 nie grały, czyli 6 osób. Ty rzuciłeś 26 punktów, miałeś 5 zbiórek, 5 asyst i 2 przechwyty. I wygraliście wtedy 97-91, pamiętasz ten mecz? Tak, ten mecz to pamiętam tak naprawdę. Powiem szczerze, że tak dużo rzeczy z całej kariery nie pamiętam, bo tyle tego było i tyle rzeczy się działo, że nie wszystko jest człowiek w stanie zapamiętać. Ale ten mecz to tak naprawdę pamiętam, jakby to było, nie wiem, wczoraj, bo to był tak naprawdę mój pierwszy mecz w Ekstraklasie na takim poziomie, gdzie pokazałem, że mogę, mimo gdzieś tam mojego wzrostu i gdzieś tam zarzucanych różnych minusów, że gdzieś nie poradzę sobie w Ekstraklasie, że jestem za niski, a ten mecz gdzieś pokazał, że mogę rywalizować na tym poziomie. Wtedy też po tym spotkaniu poznałem mojego... Nie wiedziałem jeszcze, że będzie moim agentem przez całą moją karierę, ale też po tym spotkaniu właśnie poznałem Arka Brodzińskiego, z którym później współpracowałem współpracuję cały czas tak naprawdę od tamtego spotkania. No to praktycznie, ile to już 20 lat współpracy, no bo to był sezon 2004-2005, ten mecz? Tak, dokładnie. Nie wiem, czy zawodnicy współpracują z agentami tak długo. Poza tym ten mecz naprawdę bardzo fajne widowisko, dobrze, myślę, że i kibice Astorii, i kibice Noteci też zawsze derby wywołują dodatkowe emocje. Też przyjechaliśmy, można powiedzieć, wtedy skazani na porażkę. A 6 osób w sumie? 6 osób, gdzie no, udało... Graliście wszyscy po 40 minut. Dokładnie, gdzie też musieliśmy uważać na faule, żeby też ktoś nie wypadł z tej szóstki grającej.
Także tutaj na pewno fajny mecz dla nas, ale tak naprawdę też często i zdarzają się takie spotkania, gdzie zawodnicy tak naprawdę są gdzieś skazani na porażkę. Jest krótka rotacja i wtedy każdy z tych zawodników gdzieś czuje pewność siebie, wie, że nie zejdzie po jakichś błędach czy po innych sytuacjach, także to na pewno też nam w tym spotkaniu pomogło. Ciekawe, czy po tym meczu właśnie nie zrobili tego przepisu, że musi być 12 zdolnych do gry zawodników, bo w Ekstraklasie, nie wiem jak w pierwszej lidze, jest ten przepis, nie? Że tam... Czyli no, wtedy byliśmy w takiej sytuacji, że na wcześniejsze spotkanie do Koszalina mieliśmy i było duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nie wyjedziemy. Wyjechaliśmy w ostatniej chwili, spóźniliśmy się na ten mecz 10 godzin, gdzieś koło godzinki. Było opóźnione to spotkanie, pojechaliśmy tam wtedy w 6. Już bez tych dwóch takich? To było wcześniejsze spotkanie, w 6 pojechaliśmy i do spotkania z Astorią mieliśmy dwóch zawodników więcej, także pojechaliśmy do Bydgoszczy w 8. No i to były takie początek sezonu i duże problemy. Ale wyobrażasz sobie taką sytuację w ogóle teraz, w obecnych czasach? No, poza nie, tym, że to jest jakby niedozwolone, jakby ze względów regulaminów, ale myślę, że wtedy też regulaminowo jakieś kary były nakładane, bo zespół chyba musiał być w 10 zawodników minimum. Także myślę, że jakieś tam kary były też nakładane. Ale no, była taka sytuacja, a tak naprawdę gdzieś Walkover nie daje w ogóle punktów, a jak wiemy w koszykówce po porażce nawet ma się jeden punkt, także lepiej dostać karę finansową niż dostać Walkovera. Okej. Na YouTubie jest filmik, gdzie mówisz, że wejście do finału Tauron Basket Ligi z Anvilem to był twój największy sukces w karierze. Wprowadziłeś jako kapitan Anvil do tego finału po 3 latach nieobecności w nim. Dużo się od tego momentu się zmieniło też jakby w twoim życiu, w twojej karierze. I co teraz dałbyś jako taki twój największy sukces? No mam nadzieję, że następnym twoim kolejnym jakby sukcesem w karierze będzie to, że wprowadzisz Astorię do Ekstraklasy. Ale jakby jako zawodnik... Na pewno bardzo, bardzo cenię i zacznijmy od tego, że Anvil Włocławek, jak przyniosłem się do Anvilu, to był zupełnie inny klub, w którym dotychczas grałem, inny poziom całej organizacji, zarządzania i tak naprawdę wszystkiego. I na pewno gdzieś w tym sezonie, można powiedzieć, nie byliśmy stawiani w roli faworyta do finału. Ale mieliśmy bardzo, bardzo fajnie poukładany skład, gdzie tak naprawdę musiałbym naprawdę gdzieś mocno się skupić, żeby porównać inną drużynę, gdzie było tak wyrównanych 10 zawodników. Rozpoczęliśmy bardzo dobrze sezon, dobrze pamiętam, od 6 czy od 7 zwycięstw. Dobrze weszliśmy w ten sezon i to pozwoliło nam się tak rozpędzić, zgrać, złapać dobrą atmosferę i funkcjonować razem jako zespół. Dotarliśmy do finału, gdzie w finale przegraliśmy 4-0 z Prokomem, ale 3 spotkania były tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Gdzieś w tych spotkaniach decydowały tak naprawdę gwiazdy Prokomu, gdzie gdzieś w końcówkach spotkań potrafili przechylić szale na ich korzyść. Na pewno był to bardzo, bardzo duży sukces, bo tak jak mówiłem, nikt na nas nie stawiał i do dzisiaj uważam, że to jeden z moich największych sukcesów w karierze, bo gdzieś zdobycie później Mistrzostwa Polski z Prokomem to tak naprawdę był obowiązek i myślę, że każdy sobie zdawał sprawę, że liczy się tylko Mistrzostwo i też ten skład był tak budowany,
żeby to mistrzostwo zdobyć i jedynie gdzieś porażka, niezdobycie tego mistrzostwa byłoby wielkim rozgoryczeniem, a zwycięstwo oczywiście nie było łatwo, bo to nie jest tak, że jak się zbuduje mocny zespół, to zawsze ten zespół wygrywa. To jest sport i każdy walczy o swoje, każdy chce wygrać. Ale to, tak jak wspomniałem, gdzieś to był obowiązek zdobycia tego mistrzostwa i nikt innej myśli gdzieś do głowy nie, sobie nie wkładał. Okej, okay. Też nie jesteś człowiekiem, który okazuje jakieś emocje zazwyczaj na meczach, w sensie poza tym, że po prostu też byłeś ciężkim zawodnikiem. Jako trener to chyba więcej. To zupełnie inna historia. No myślę, że nasi kibice bardzo lubią, jak żywiołowo reagujesz na wszystko, co się dzieje na boisku. Ale jednak 4 lata temu, jak zdobyłeś brązowy medal, który powiedziałeś jakby, że smakuje jak złoto, to łzy popłynęły po twojej twarzy. Przypomnij, że to był mecz, gdzie trzeba było odrobić 18 punktów i jak teraz to spotkanie wspominasz? Miałeś tam, zdobyłeś 17 punktów, 4 zbiórki, 7 asyst, gdzie wcześniej tak naprawdę to już jest, powiedzmy, końcówka twojej kariery, gdzie ludzie już zamykali tobie tą karierę, a pokazałeś, że jednak brązowy medal w tym wieku, to też jest jakby, gdzie byłeś podstawowym zawodnikiem, to przyczyniłeś się do tego. Tak, tutaj tak jak wspomniałem gdzieś ten srebrny medal z Anvilem i tutaj brązowy z Arką, można powiedzieć, że gdzieś cenię te medale bardziej niż to złoto, o którym wspominałem. Tutaj z tym naszym brązowym medalem wiąże się długa historia, bo 3 lata wcześniej miałem zakończyć karierę i już nie grać tak naprawdę. Niektórzy za mnie tą karierę zakończyli, nawet niektórzy lekarze. Ale gdzieś wydaje mi się, że gdzieś ten mój charakter tutaj poszedł górą, dał mi tą moc i dużo siły na to, żeby wrócić do koszykówki, gdzie poświęciłem naprawdę długi okres, żeby przygotować swoje ciało do tego, żeby wrócić na parkiet. I tutaj myślę, że te emocje to były bardziej też spowodowane tym wszystkim, że gdzieś udało mi się to zrobić i osiągnąć. A teraz zacytuję trochę Hanasa, strefy Hanasa, w której byłeś 4 lata temu. Gwiazdy gwiazdami, ale najważniejszy jest Szczubarga. Pewien trener tak powiedział. Myślę, że każdy zawodnik chciałby chyba takie słowa usłyszeć od trenera. Teraz to ty jesteś trenerem i masz teoretycznie, cytując niektóre komentarze, gwiazdy na boisku, ale chyba nadal to trener Szubarga jest tą gwiazdą, jest najważniejszy. Więc jak wygląda twoje podejście ogólnie do doświadczonych zawodników teraz jako trener? Doświadczonych zawodników, tutaj na pewno inne jest podejście do zawodników, którzy już troszeczkę po parkiecie pobiegali, a inne też do tych zawodników, którzy tej koszykówki się uczą i dopiero wchodzą na wyższy poziom grania. Na pewno dużo dziś rozmawiamy z zawodnikami, czy to młodszymi, czy bardziej doświadczonymi. Wiemy, jakie obciążenia, jakie treningi pod jakiego zawodnika też zrobić, kiedy dać troszeczkę więcej luzu, więcej wolnego, żeby ten doświadczony zawodnik gdzieś był cały czas w dobrej formie i nie był zabezpieczony przed tym, żeby gdzieś nie złapał żadnych kontuzji. Ale wymagasz ogólnie więcej od tych młodych? Teraz mając przepis ogólnie U23, to też myślę, że jakby dużo zrobił dobrego, ale też dużo złego w koszykówce, jeżeli chodzi o młodzieżowców. I nie mówię jakby o naszej drużynie, tylko ogólnie jak rozmawiam z trenerami, którzy kiedyś grali w basket, to mówią, że jak oni byli młodzi, to jakby trzeba było udowodnić, żeby mieć miejsce w szatni. Że przebierałeś się na korytarzu, na kozetce, ale nie miałeś jakby swojego miejsca. A teraz jakby aktualnie w pierwszej lidze przepisie U23, to trochę jednak jest takie zupełnie inne. Na pewno to jest duży plus dla tych chłopaków, ale trzeba też pokazać na boisku, na treningu, w każdej sytuacji trzeba być cały czas skoncentrowanym i przygotowanym w 100%.
Ja bym chciał moich młodzieżowców w mojej drużynie traktować tak samo jak zawodników doświadczonych, bo zawodnicy w wieku 23 lat to już są zawodnicy, którzy nie są też tak naprawdę dziećmi, już powinni też tą koszykówkę grać na odpowiednim poziomie, jeżeli są na tym skoncentrowani i wszystko gdzieś poświęcają temu, żeby w tą koszykówkę grać. Czy to w tym teraz akurat jest taki przepis, że chyba drugi sezon, jak dobrze, tak. Jak dobrze pamiętam. No, trzeba też zrobić później, myślę, że to władze zrobią też analizę, jak ci zawodnicy się rozbijają i czy robią krok do przodu. Okej. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w roli trenera? Bo jako zawodnik dostajesz wszystko podane na tacę od trenera, a teraz ty tą tacę musisz przygotować i podać naszym zawodnikom. Co jest najtrudniejsze? Myślę, że to najtrudniejsze jest dla mnie, bo jeszcze tak naprawdę gdzieś cały czas gdzieś przedstawiam się z tego, że byłem zawodnikiem, a jestem trenerem i czasami gdzieś można powiedzieć, że ja na boisku zrobiłbym troszeczkę inaczej i muszę to też rozważyć, bo każdy zawodnik jest troszeczkę inny, inaczej funkcjonuje na boisku i muszę też więcej też patrzeć troszeczkę z roli tego zawodnika, który jest obecnie na boisku, a nie z perspektywy moich oczu. A masz czasami tak, że po prostu myślisz sobie, nie no, przebieram się i wchodzę, że coś ci się nie podoba i po prostu miałbyś ochotę wejść i to jednak właśnie zrobić po swojemu, pokazać im, że tak to powinno wyglądać? Czasami mi się zdarzało, może nie w tym sezonie, ale byłem asystentem w pierwszym roku po zakończeniu kariery i w zeszłym roku jeszcze początek sezonu, to na pewno gdzieś te chęci były dużo, dużo większe i gdzieś czasami gdzieś tam w głowie zaświtało, żeby na treningu, czy żeby wejść na treningu i chwilę zagrać i coś pokazać, jak powinno dane rozwiązanie gdzieś wyglądać. No ale nie robisz raz tego. No nie, niestety. Ale buty przygotowane. Buty przygotowane, niestety zdrowie. Nie. No właśnie, bo bardzo późno ogólnie zakończyłeś swoją koszykarską karierę. Skąd wiedziałeś, że to ten moment? Bo ostatnio też jakby oglądałam ten dokument o Beckhamie na Netflixie i on powiedział, że już grając w PSG, jakby czuł, że ciało nie jest takie, że on chce zrobić jakiś ruch, a jakby ciało go nie słucha, że coraz dłużej musiał dochodzić do siebie po meczach, zaczęło go wszystko boleć. A jak to wyglądało u ciebie? No to można powiedzieć, że dosyć podobnie. W moim ostatnim sezonie, w którym byłem zawodnikiem, moje plecy, kręgosłup odezwały się w trakcie sezonu i to był taki sygnał dla mnie, że to już będzie koniec. Wróciłem jeszcze na chyba 4 czy 3 spotkania ostatnie w sezonie, ale to już było takie tylko, żeby chyba wrócić i zakończyć karierę na boisku, ale zdecydowanie gdzieś to ciało już nie dawało rady, także trzeba było powiesić. Ale byłeś zły na to ciało, że nie daje rady? W sensie chciałeś jeszcze grać? Miałeś tak, że... Znaczy może, oczywiście, żebym chciał grać i chciałem. Bardziej może byłem zły na to, że na przełomie całej kariery może nie miałem wystarczającej wiedzy, jak o to ciało zadbać, żeby zakończyć karierę i w pełnym zdrowiu. Chociaż to też jest bardzo, bardzo ciężko zrobić, bo myślę, że każdy zawodnik kończący karierę gdzieś boryka się z różnymi kontuzjami z przeszłości, czy z takimi różnymi rzeczami. Ale może gdybym gdzieś tą wiedzę miał, tak jak teraz, mają młodzi zawodnicy, gdzie tak naprawdę mają wszystko gdzieś podane,
na tacy, wystarczy chcieć i przeczytać, przygotować sobie jedzenie i tak dalej, i tak dalej. To może wtedy mógłbym pograć dłużej. No właśnie wspomniałeś o tym kręgosłupie, o plecach, bo ogólnie mieć operację, bo to było jakby byłeś w Koszalinie, tak? Była ta operacja na kręgosłup. Tak. I czy już wtedy pomyślałeś, że już więcej możesz nie zagrać w basket? Czyli gdzieś może w głowie przechodziła taka myśl, ale to tak naprawdę, jak się poczułem troszeczkę lepiej i gdzieś te bóle, bo naprawdę miałem bardzo, bardzo mocne bóle. Miałem niedowład stopy, gdzie biegałem i gdzieś stopa mi uciekała. To i poczułem się lepiej po zabiegu, to gdzieś od razu w głowie wiedziałem, że chcę spróbować i chcę wrócić do koszykówki. Dobra, a powiedz mi, jakim cudem Krzysztofowi Szubardze pozamykały się w pewnym momencie furtki i musiał pojechać grać w Ukrainie? Jakim cudem? No. Myślę, to może źle sformułowane pytanie, ale po prostu no, jakby teraz patrząc na to, jakby na całą twoją karierę, no to ten epizod w Ukrainie, to tak... Czyli zacznijmy od tego, że w tamtym czasie Liga Ukraińska była mocniejsza od polskiej. To dużo większe pieniądze były w tych czołowych zespołach na Ukrainie. Było naprawdę kilka ekip bardzo, bardzo mocnych. Euroligowy Budwielnik, Donieck. No naprawdę było tam zespołów z tej czołówki dużo, dużo mocniejszych, uważam, niż w Polsce. A wyjechałem z Polski, ponieważ gdzieś czekałem na ofertę Anwilu. Niestety trener Bogicewicz nie widział mnie wtedy w składzie i gdzieś przeczekałem, może na polską ligę przeczekałem troszeczkę za długo. Ale wspomniany wcześniej Arek Brodziński dał mi ofertę z Mikołajewa i skorzystałem z tego. No jak to w ogóle wspominasz? W sensie no zupełnie jakby, no tak jak mówisz, inne pieniądze, lepsza liga, ale no jakby jak ktoś był kiedyś na Ukrainie, to tam jest bardzo duży jakby taki... Nie wiem, jak to nazwać, ale że taki masz... Taki przeskok. Tak, no po pierwsze, tak, no generalnie tak, jakby taki życiowy nawet. Powiem szczerze, że tak gdzieś od naszej granicy, uważam gdzieś tak gdzieś połowa do połowy Ukrainy, te duże miasta, to jest wszystko, można powiedzieć, normalnie, podobnie jak w Polsce. Oczywiście gdzieś tam, czym dalej na wschód, to jest troszeczkę inaczej. Jak wspominał, no pierwsze dwa tygodnie takie były naprawdę gdzieś dziwne, troszeczkę musiałem się zaklimatyzować, ale później do momentu, gdzie wybuchła wojna na Krymie i to tak naprawdę było wszystko dobrze. A organizacyjnie jak to wyglądało w klubie? Można powiedzieć, że nie mieliśmy na co narzekać. Jedynym takim dużym minusem to było trenowanie na hali zimą, gdzie tak naprawdę grzejniki były, nie szło ich dotknąć takie gorące, a na hali było, nie wiem, czy 5-6 stopni, bo trenowaliśmy w rękawiczkach, czasami w czapkach. Amerykanie potrafili nawet przychodzić gdzieś w kamizelkach, w kurtkach. Dokładnie. Mocne. A ogólnie jakby z kim ci się najlepiej grało w drużynie? Która drużyna była taką, jakby w której chciało ci się grać, w której czułeś, że twoja pozycja na boisku jest taka, którą chcesz mieć? Można powiedzieć, gdzieś przez cały przekrój mojej kariery byłem, można powiedzieć, w każdym zespole gdzieś ważną osobą, więc nie mam jakoś złych wspomnień,
że w jakimś zespole nie grałem albo grałem za mało minut. Uważam, że w tych zespołach, co występowałem, czułem się komfortowo i było ok. A z zawodników ciężko mi powiedzieć. Na pewno z zawodnikami wysokimi mi się dobrze współpracowało. Także tutaj pewnie mógłbym wymieniać wielu zawodników, ale nie ma tak, że każdy zawodnik ma jakiś swój styl i trzeba też do tego, w tym mu pomóc, żeby on się też komfortowo czuł i nie wiem, jeden lubi, jak mi się podaje, z kozła piłkę, drugi wysoko, także no tutaj też trzeba pod tym kątem patrzeć. Okej, okay, a przeciwko komu grał Ci się najtrudniej? Czy masz jakby takie, w sumie mam wrażenie, że zawodnikom często właśnie zapadają w pamięci już po zakończeniu kariery, że tego było tak ciężko bronić. Myślę, że dużo osób wymienia Twoje nazwisko w tym momencie, ale jakby czy masz Ty kogoś takiego, gdzie zapadł Ci w pamięć, że był trudny do obrony? Bo Ty miałeś tam swoją specyfikę jakby bronienia, że zawsze full court. No tak, nie było tak naprawdę dziś warunków fizycznych, trzeba było. Jak to się mówi, orać na całym boisku. Najtrudniej było wielu świetnych zawodników, których broniłem. Na pewno wspomniany finał z Prokomem, gdzie grałem naprzeciwko Danielowi Ewingowi, który był świetnym graczem. I naprawdę miał taki repertuar w ataku, że ciężko było go bronić. Także myślę, że może i Winka. Okej, okay, a w ogóle miałeś kiedykolwiek, bo w sensie grałeś tylko ten jeden epizod na Ukrainie, a były jeszcze jakieś oferty dla Ciebie spoza Polski, poza tą Ukrainą? Tak, miałem oferty gdzieś z zagranicy. A gdzieś kiedyś w jakimś wywiadzie nawet to wspominałem, że tak naprawdę troszeczkę żałuję, że nie wyjechałem wcześniej za granicę. Gdzieś uważałem, że jeżeli już się wyjeżdża poza granicę naszego kraju, to trzeba zarobić jakby więcej pieniędzy, mieć większy kontrakt niż w Polsce. A to tak do końca nie działa, trzeba też coś poświęcić, wyjechać, pokazać się w innej, silniejszej lidze i wtedy można gdzieś liczyć na ten większy kontrakt. Okej, okay, a masz jakieś w ogóle może śmieszne historie, anegdoty z tego, co tam się czasami wydarzyło, jakieś sytuacje w trakcie swojej kariery? Czy tobie, czy jakimś zawodnikom, co mógłbyś opowiedzieć tak do kamery, czy wszystko jest takie niestety spoza, że nie, dobra, możemy ja powiedzieć. Myślę, że ja zawsze mam problem z tymi anegdotkami. Dużo tego było, jakoś nie byłem nigdy tak skupiony, żeby, nie wiem, zapamiętywać i w tym to jest na pewno mistrz Kamil Hanas, który w swoim programie i nawet jak się spotykamy, to też potrafi rzucić jakimś żartem, który gdzieś, jak graliśmy razem w Anwilu w 2010, on takie rzeczy pamięta i wyciąga. Ja jakoś z tym mam zawsze problem i nie będę teraz gdzieś tam szukał czegoś na siłę. Dobra, zbliżamy się już do Toyoty, także jeszcze na koniec też coś, co myślę interesuje wszystkich kibiców Astorii. Jak wyglądały kulisy podpisania kontraktu z Astorią i budowania drużyny? Koniec. Można powiedzieć, że to było bardzo, bardzo szybko, podjęta decyzja. Nie wiem, czy to trwało 2-3 dni. Można powiedzieć, że z prezesem dopięliśmy wszystko, ostatni guzik. Można powiedzieć, że dwa telefony, które wykonaliśmy do siebie i później mój przyjazd do Bydgoszczy, bo uważam, że zawsze trzeba się spotkać w takich sytuacjach gdzieś w cztery oczy i porozmawiać tak na żywo, nie tylko przez telefon. Także to była bardzo szybka, nazwijmy to, akcja.
Myślę, że wspólny cel klubu, prezesów i mój też nas połączył. Dlatego jestem teraz trenerem Bydgoszczy. Kulisy podpisywania zawodników. Tutaj też można powiedzieć, że w jakimś chyba wywiadzie wspominałem, że tak naprawdę udało nam się podpisać tych zawodników, których chcieliśmy. Gdzieś dwa nazwiska wybrały inne oferty, a tak naprawdę większość tych zawodników, co chcieliśmy podpisać, to udało nam się podpisać i teraz cały czas pracujemy nad tym, żeby ci wszyscy zawodnicy byśmy funkcjonowali jako jedna drużyna, bo myślę, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, że każdy z tych zawodników miał inną rolę w swoim zespole, gdzie przeważnie byli odpowiedzialni głównie za atak i mieli główne role w swoich zespołach. Teraz te role musimy podzielić i cały czas pracujemy nad tym, żeby ten zestaw zawodników funkcjonował na boisku dobrze i coraz lepiej, a tak naprawdę moim marzeniem jest, żeby ten zespół funkcjonował jak najlepiej w kwietniu i w maju. No tak, no bo sezon zasadniczym, ważne było dostać się do playoffów, nieważne z którego miejsca, wiadomo, że im wyżej, tym lepiej, no ale no, najważniejsze zaczyna się w kwietniu, tak jak mówisz. I tak myślę, że po tych na razie 5 kolejkach i tak jest, możemy, no bo jesteśmy aktualnie jakby po meczu w Radomiu, nie wiem kiedy Przemo to zmontuje, ale możemy o tym wspomnieć, że i tak jak ja wrzucam statystyki po meczach, no to zawsze jest 4-5 zawodników, którzy są wyróżniający się. To jest praktycznie cała piątka na boisku. Więc myślę, że to fajnie wygląda, że trochę brakuje tej ławki w tym momencie, ale no, nadal mamy jeszcze bardzo dużo czasu przed sobą, żeby to dobrze zafunkcjonowało. No i jeszcze jakby pytanie takie ode mnie, czy czujesz presję związaną z awansem? Tak, ja tą presję biorę na siebie, nie chciałbym, żeby zawodnicy odczuwali. Zawodnicy mają wychodzić na każdym treningu i to im zawsze powtarzam, dawać siebie maksa i tak samo na meczu dawać siebie maksa, a ta presja cała o awansie, to ja ją biorę na siebie, ja jestem odpowiedzialny za wynik i z pełną świadomością podjąłem się tego zadania. I czy czuję presję? Pewnie przez 20 lat czułem presję na boisku, tak samo czuję teraz, ale nie przeszkadza mi to jakoś bardzo na tym, żeby zrobić swoją pracę jak najlepiej i żebyśmy gdzieś małymi kroczkami stawali się z każdym miesiącem lepszym zespołem. Często jest tak, że te zespoły, które budowane są, nazwijmy to, z tych zawodników czołowych, często gdzieś nie awansują do tej ekstraklasy. W tym sezonie uważam, że są trzy takie zespoły mocno zbudowane i które chcą tego awansu, czy mówią o tym głośno, czy nie głośno, ale myślę, że każdy sobie zdaje sprawę z tego. Do tego na pewno podłączą się jeszcze inne zespoły, które dobrze zafunkcjonują i będą grali na wysokim poziomie. Także to jest daleka droga, ale tak jak wspomniałem, no, my musimy małymi krokami budować nasz zespół, żeby ta najlepsza forma była pod koniec sezonu. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I mam nadzieję, że naszym kibicom spodoba się to, co udało nam się nagrać. I teraz uciekamy na trening. Tak jest. You and them.